Wrocław to miasto, w którym w czasie II wojny światowej zbudowano wiele schronów przeznaczonych dla ludności cywilnej. Jeden z takich obiektów znajduje się w samym centrum Wrocławia, pod Placem Solnym. Moi drodzy, mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że idąc po Placu Solnym, pod nim jest schron, drugowojenny schron. Chodźcie. Budowę schronu rozpoczęto w 1942 roku, a ukończono w lipcu 1943 roku. Schron miał pomieścić około 300 osób i najprawdopodobniej byli to głównie ci najbardziej zasłużeni działacze nazistowskiej partii NSDAP. Mimo faktu, że schron był kilka razy zalany wodą, m.in. w trakcie powodzi tysiąclecia w 1997 roku, to mimo tego zachowało się kilka niemieckich napisów, m.in. takich jak ten. Są one w bardzo dobrym stanie i na terenie całego schronu zachowało się ich około 10. Oprócz ludności cywilnej w schronie były specjalne pomieszczenia, w których przebywali ci, którzy się mieli ludźmi przebywającymi w schronie zajmować, czyli między innymi medyk. Był tutaj pokój medyka, był tutaj pokój wachmana, który pilnował porządku w całym schronie. Były tutaj także kuchnie, no i oczywiście to, co jest potrzebne, żeby przeżyć każdemu człowiekowi, czyli toalety czy prysznice. Istnieją teorie, że schron pod Placem Solnym posiada drugi, nieodkryty od czasów wojny poziom i że takowy obiekt znajduje się pod schronem, w którym obecnie jesteśmy. Jest również teoria, iż schron pod Placem Solnym jest połączony tunelami prowadzącymi w inną część miasta. Jednak żadna z tych teorii nigdy nie została potwierdzona. My już powoli się z Wami żegnamy, jednak zanim to się stanie, chcielibyśmy Wam powiedzieć, że schron niedługo zostanie zagospodarowany na cele turystyczne. Powstanie tutaj galeria sztuki filmowej Moviegate i będzie tutaj można zobaczyć unikatowe rekwizyty i kostiumy z wielu światowych filmów. Zapraszamy i żegnamy się z Wami. Do zobaczenia